na ten sposób, na miejscu, że jest w terenie. Była nawet ze Turyki, jak to było.
pierwsze matki czerwiące są około 10 czerwca. Jeżeli jest jakiś tam kościół, to już to się automatycznie uda. Więc jeżeli dzisiaj jest powiedzmy połowa lipca, więc po prostu widzicie, że tego czasu, prawda, tak dużo nie minęło, więc po prostu tutaj samo przejście do niektórych hodowców nie wiązali, prawda? No, więc po prostu tak, i więc te czerwcowe matki owszem przerażone są, ale wcale nie są w optymalnych warunkach hodowane. Nie są w optymalnych warunkach, bo one są. Wychów zakładany jest na początku maja. Te wszystkie hodowlane są łagodne. Można dawać, Nie przeszkadza. Na pewno nie przeszkadza. Bo jak się nie daje, ciężko. Jak się nie daje, też to sobie radzą. Są mostki, nie ma mostków, też sobie radzą. Jeśli nie ma mostków, a jest wyrok bardzo szeroki, prosto wyrok. Po tej desce będą myszy wchodzić. Ale to jeszcze myszy nie wchodzą na razie. Myszy nie, a jak przychodzi jesień, jak są myszy, to się usuwa. Nie na stałe. Się usuwa mysz. Jest tylko w sezonie Jak leci z miodem ciężko. Także nie może unieść. Nie może unieść, bo pełny plecak miodu do modesty. Nie wiem, czy z każdym jedzie. Może być więcej, bo tutaj jest wykup matek, więc tutaj się... Będzie się odpychać z tą nóżką. Znaczy są to ule jednorodzinne. No ale jak są dwie matki, to jedną już. Ale to znaczy, jeżeli są dwurodzinne, to jest przegroda, prawda? I wtedy nie wiadomo właśnie, czy one tutaj mają tyle, bo tak łażą i łażą. No to są nie tylko pszczoły, jak się dobrze przyjdzie. Zaczepiają nóżkami. To są jeszcze różne inne. Pierony też. Te drobne kwiatki. Ale to nawość, czy to jest? To jesienią,
taki jaki jest, ale jeżeli przeraży te matki kupują, to znaczy, że może to wiecie, no, coś tam mają z tego. Więc mimo tego narzekania, nie wierzę w to, że prawda, akurat w tej chwili są powiedzmy, że programy unijne i te matki są tam dofinansowane, ale było tak, mimo tych programów wam przeraży te matki prawie. Więc chyba jednak jakoś tam to swoją ten cel prawda spełniają. Jeżeli chodzi tutaj o warunki unasiennienia, to jest tak, pogoda, temperatura, siła wiatru, wiek matek, kondycja. Pogoda, czyli temperatura powyżej około 25 stopni. To powinna być, to jest tak, kiedy latają i matki, trudniej, prawda, temperatura, siła wiatru, w zasadzie mały wiatr, bo były wyrzucone. Pogoda po prostu, no. Matki wylatują na rozgodowo wieku około 6-7 dni. To po prostu to już tak jest stwierdzone, bo osiągają do działu z przodu, wylatują, prawda. No i kupują dniami. Jeżeli chodzi o kondycję, no wiadomo, że muszą powinny być w dobrej kondycji, czyli powinny być wyhodowane w warunkach takich optymalnych, czyli powinny być w rodzinach, prawda, silnych. Rodzina silnych, gdzie jest dobra warunka, prawda, pszczół. Jak to jest w praktyce? Też w praktyce jest to różnie. Ale proszę zwrócić uwagę, jak to było w naturze, że po prostu w naturze matki były produkowane były podczas wychodzenia rojów. Czyli w trakcie wychodzenia rojów, że stara matka wychodziła z rojem. Natomiast w ulu, prawda, młode matki wynazały się, prawda, jako matki rezonerujące. Kiedy, prawda, kiedy wychodził ról? Kiedy, prawda, było odpowiedni zapas pokarmu, odpowiednia temperatura. Kiedy była ta siła po prostu, że się nadawała do tego, żeby się dzielić. Więc te matki, dlatego na przykład do tej pory się mówi, że najlepsze to są matki rójowe. Ważne jest tylko to, że przekazują cechę tą rodzimości. Którą my tak nie chcemy tej cechy. My nie chcemy, my tą cechę eliminujemy, ale to przez naturalna cecha w pszczół jest. To rynek rozrodu, to człowiek zaczął kierować tymi pszczołami, próbuje kierować, to prawda, tutaj eliminuje niektóre cechy. Tak jak na przykład złośliwość, czy wrzędliwość. I to wrzędliwość po prostu. Ale to jest cecha i czy się uda ją wyeliminować? No to jest raczej, może się uda. Może się uda, bo wiesz, no. Pszczoła dzisiaj na tyle się przystosowała już do człowieka, że już bez jego pomocy nie mogła żyć. Mogła żyć, bo sobie wyciągnęła po prostu tam. No tak, to jest. I pan uważa, że matka rojowa jest najlepsza?
które wróciłaś mi, to tango jest dla mojej matki, dla noce niej, za noce Bogi pieszczotny i za chryzotny. Miłość to rzecz zabiła, dopiero gdy jej brała, wierzcie dla ciebie była matka. I choć być nie wiem jaki, najgłupszy był i zły, to dla niej najpiękniejszym będziesz ty. To tango jest dla mojej matki. To mi trochę przyczuwa tą kukuryku.
Na niesie mi jak wieście, kupię sobie domek mieście.